14 maja w Polupanówce w obwodzie tarnopolskim arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki uroczyście przekazał wspólnocie parafialnej relikwie błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej, beatyfikację której odbyła się 12 września 2021 roku w Warszawie. W kościele świętego Józefa, który również jest archidiecezjalnym sanktuarium, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki rozpoczął mszę świętą dziękczynną oraz za dar 30-letniej posługi tu w tej parafii sióstr franciszkanek od krzyża. Na początku proboszcz parafii ksiądz Piotr Mały przywitał wszystkich obecnych i wkrótce przypomniał historię życia i cnoty siostry Elżbiety Różyczackiej, dzięki którym została wyznana przez Kościół jako błogosławiona. Mszę świętą koncelebrowali też księża z dekanatu tarnopolskiego na czele z dziekanem księdzem Andrzejem Maligiem i księdzem Wojciechem Bukowcem, dziekanem ze Stryja. Wspólnie modlili się także siostry franciszkanki z Polupanówki i siostry karmelitanki z Mikuliniec oraz siostry Józefitki z Tarnopola, a także wierni pielgrzymi sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Polupanówce. Wywczajuczy jej biografię, baczymo, że ona była duże odważną i ruszyczą ludyną. Podczas swego kazania metropolita powiedział: błogosławiona matka Elżbieta Różyczacka była człowiekiem wiary, modlitwy, a także ufności. Trwała w nieustannym wysiłku, by służyć człowiekowi dotkniętemu cierpieniem. Jej niezwykła intuicja polegała na rozpoznawaniu różnych potrzeb i możliwości. Studiując jej życiorys, można dowiedzieć się, że jest osobą bardzo odważną i zdecydowaną. Świadczą o tym chociażby takie fakty. Po pierwsze, kiedy utraciła wzrok, to wówczas podjęła decyzję, że nie zamknie się w swoim cierpieniu, ale ofiaruje swoje życie innym niewidomym. Drugim faktem jej odwagi i zdecydowania jest decyzja rozpoczęcia drogi życia zakonnego i założenia zgromadzenia sióstr franciszkanek służebnic krzyża, którego charyzmem jest służba osobom niewidomym. Trzecim zaś faktem jest stworzenie w Laskach koło Warszawy ośrodka szkolno-wychowawczego dla niewidomych. Miejsce szczególnego nie tylko ze względu na wymiar edukacji i charytatywny, ale również duchowy. Zatem witając jej relikwie i wprowadzając je do tej świątyni, wnosimy wraz z nimi całą wiarę i odwagę oraz duchowość błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Obecność relikwii jest dopełnieniem obecności Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, które od wielu lat i na naszej ziemi, z którą poprzez narodziny związana jest błogosławiona, posługują we wspólnotach parafialnych i otaczają szczególną opieką osoby niewidome. Święty Jan Paweł II powiedział, że świętych nie należy podziwiać, lecz naśladować. Dlatego nasze dzisiejsze spotkanie, gdy wprowadzamy w progi tej świątyni relikwii błogosławionej Matki Elżbiety Różyczackiej, niech nie będzie tylko podziwianiem, ale stanie się próbą spojrzenia na nią, jako na wzór do naśladowania i odkrywania Boga w naszym codziennym życiu. Przypominaniem o takim odkrywaniu świętości niech będą te relikwie, obok których przechodząc lub klękając na modlitwę, zawsze pomyślmy o doświadczeniu wiary, jakie było jej udziałem i jakie mam i jakie nam pozostawiła jako wzór do naśladowania. Mamy tak czynić, ponieważ to my, jako wierzący chrześcijanie, zostaliśmy zobowiązani poprzez sakrament Chrztu Świętego do naśladowania i głoszenia orędzia miłości naszego Zbawiciela. To my, naszą postawą wiary, mamy pozostawiać ślady naszych spotkań z Bogiem. To my, żyjąc Ewangelią, mamy świecić światłem wiary tak, aby inni, widząc nasze dobre czyny, chwalili Boga, który jest w niebie i w ten sposób, jak błogosławiona Matka Czacka, prowadzili do spotkania z Mesjaszem i Jego dobrą nowiną poprzez bardzo konkretny czyn miłosierdzia. Na koniec uroczystości duchowieństwo i siostry zakonne zakończyły świętowanie wspólną agapą w Ośrodku Rehabilitacji i Wczesnej Opieki nad Dziećmi Niewidomymi imienia Jana Pawła II, gdzie mieszkają i posługują siostry franciszkanki z Polupanówki.